Ojcze, które z dotychczasowych doświadczeń w Ojca Pracy będzie najbardziej pomocne w realizacji zadań, które stoją przed Ojcem? Ja oczywiście bardzo wiele zawdzięczam mojej pracy wcześniej w kongregacji generalnej, ale najbardziej pomocna będzie mi codzienna praca w szkole z dziećmi, z młodzieżą. To jest coś, co sprawia, że wierzymy i czujemy charyzmat świętego Józefa Kalasancjusza. W czym ojciec upatruje swoją szansę na realizację dalszych celów w prowincji? Przede wszystkim w pragnieniu moich współbraci, żeby żyć zgodnie z naszym charyzmatem, posłannictwem, które wypełniamy, wychowując, kształcąc, ewangelizując dzieci i młodzież, szczególnie tych, którzy najbardziej tego potrzebują, ale równocześnie tą szansę widzę w wielkiej rzeszy współpracowników świeckich, którzy odkrywają charyzmat świętego Józefa Kalasancjusza, fascynują się nim i chcą go wypełniać. Co będzie największym wyzwaniem dla ojca jako ojca prowincjała? Największym wyzwaniem dla mnie pewnie będzie nie przejmowanie się nadmiernie tym, że jestem przełożonym prowincjalnym. Ta praca tak naprawdę opiera się na relacjach z ludźmi, na rozmawianiu, towarzyszeniu, wspieraniu. Wtedy jest owocna, natomiast zawsze istnieje pokusa sprawowania urzędu. No i przed tą pokusą się trzeba bronić. To jest wyzwanie.